Cześć, czołem, z tej strony Przemek Szczygłowski. Chciałem Ci dzisiaj pokazać, jak dodać atrybut alt na stronę internetową. Zanim to zrobię, powiem Ci dwa zdania o tym, czym są te atrybuty i po co w ogóle je używamy. Po pierwsze, z atrybutów alt korzysta Google. Tymi atrybutami opisujemy zdjęcie, czyli Google nie wie, co jest na zdjęciu, a dzięki temu, że opiszemy to zdjęcie w atrybutach alt, Google będzie wiedziało, co na nim jest i dzięki temu pomoże naszej stronie w pozycjonowaniu na dane słowa kluczowe, jeżeli faktycznie zdjęcie dotyczy tych fraz, które pozycjonujesz. Druga sprawa to osoby niepełnosprawne, na przykład niedowidzące. Dzięki temu, dokładnie jest ta sama sytuacja, dzięki atrybutom alt opisujemy to, co jest na zdjęciu. Więc jeżeli na przykład osoba niedowidząca, program mówi jej, że na stronie jest zdjęcie, to dzięki atrybutom alt może tego zdjęcia nie zobaczyć, ale dzięki temu będzie wiedziała, co na tym zdjęciu jest, więc dzięki temu zrozumie konspekt i ideę i sens umieszczenia tego zdjęcia w tym miejscu. Ok, jak w ogóle sprawdzić, czy zdjęcia na Twojej stronie mają atrybuty alt, czy nie mają? Najłatwiej narzędziami SEO. Są narzędzia SEO, czyli są narzędzia służące do pozycjonowania, do analizy stron pod kątem pozycjonowania i one pokazują, robią Ci taki audyt strony i tam między innymi w tym audycie znajdziesz sekcję z atrybutami alt. Linki do takich narzędzi znajdziesz pod tym filmem, dzięki czemu będziesz mógł to sprawdzić. Jak to zobaczyć tak na szybko, czy Twoje zdjęcie ma atrybut alt, czy nie? Ok, zobaczmy, jestem teraz na artykule na blogu, mam jakieś zdjęcie, klikam na nie prawym przyciskiem myszy, korzystam z Chroma, klikam zbadaj element, zbadaj. I tutaj mi się podświetla, pojawia nam się cały kod HTML-a, całe czary mary i mamy tutaj ten image, który nam się podświetla i ten image ma src, czyli źródło, source, czyli adres do obrazka, mam szerokość, ma wysokość, ma jakieś style CSS, ale nie ma atrybutu alt, alta tutaj nie ma. Jeżeli chcesz dodać atrybut alt do zdjęcia, które masz w edytorze tekstowym, gdzie Ty to zdjęcie dodałeś samodzielnie, możesz to zrobić w panelu administracyjnym. Przechodząc do administracji, znajdujemy sobie artykuł, który nas interesuje, edytujemy go i mamy tutaj właśnie ten edytor tekstowy, o którym mowa. Na pewno wiesz, jak on wygląda, bo na pewno często z niego korzystasz. I znajdujemy sobie zdjęcie, do którego chcemy dodać atrybut alt. Klikamy wstaw, edytuj obrazek i pojawia nam się coś takiego jak opis obrazka. I to jest właśnie atrybut alt, który możemy w tym miejscu umieścić. Piszemy tutaj na przykład spam w Gmailu. Klikam sobie zapisz, zapisuję artykuł, odświeżam swoją stronę z blogiem i zobacz. Klikam jeszcze raz z prawej myszy, zbadaj element i oprócz źródła, oprócz szerokości, wysokości pojawił nam się atrybut alt, pojawił nam się atrybut alt spam w Gmailu. I teraz Google wie, że to zdjęcie dotyczy spamu w Gmailu, osoba niedowidząca też wie, czego to zdjęcie dotyczy i ten atrybut alt jest dodany. No dobra, ale co zrobić, jeśli na przykład na Twojej stronie internetowej są zdjęcia, których nie możesz edytować tak w tym edytorze tekstowym, z którego ja przed chwilą korzystałem. Na przykład mamy miniaturki do artykułów, tak? Mamy miniaturkę do artykułu i ta miniaturka do artykułów akurat w tym przypadku ma domyślnie ustawiony atrybut alt i tym atrybutem alt jest nazwa artykułu. Jeżeli na Twojej stronie czegoś takiego by nie było, a jest ona oparta na naszym CMS-ie Donety, napisz do mnie, zadzwoń do nas, skontaktuj się z nami, a te atrybuty alt też uzupełnimy Ci automatycznie. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz śmiało lub korzystaj z czata w prawym dolnym rogu ekranu. Do zobaczenia. Cześć.